Antoni Królikowski odpowiada na komentarz, że jego ojciec się grobie przewraca, gdy widzi, co on robi. Nie krył emocji. Swego czasu Antoni Królikowski uchodził za amanta polskiego kina, a wśród jego znajomych wymienić można było największe gwiazdy rodzimego show biznesu. Z tych medialnych przyjaźni, których gwiazdor miał na peczki, mało które przetrwala. A znani aktorzy wolą raczej, by ich nazwiska nie były dziś skojarzone z niepoprawnym skandalista. Królikowi pozostała jedynie sławna rodzina oraz ukochana Iza, wiernie trwająca u jego boku na dobre i na zle. Pochmurny Antoni Królikowski zasuwa z Izabelę w strugach deszczu do osiedlowego dyskontu po sok marchewkowy, z diecia. Z miesiąca na miesiąc Królikowski coraz śmielej pokazuje się na mieście z prawniczka Izabela, dla której w atmosferze skandalu wymienili Joannę Opozdę. We wtorek celebryta poszedł o krok dalej i zamieścił na swoim profilu pierwsze wspólne zdjęcie z partnerka, na którym wyraźnie zadowolona Iza tuli się do aktora, a on obejmuje ją czule ręka. Niektórych przyjaciół poznaje się w biedzie, a niektórych w windzie, podpisał zdjęcie Antek. Antek Królikowski prezentuje pierwsze wspólne zdjęcie z Izą i broni jej w komentarzach. Wspomniał też o Opozdzie, foto. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Pod postem momentalnie zaroiło się od komentarzy, w których internauci podzielili się uwagami nie tylko o zdjęciu, lecz także na temat ich kwitnącej relacji. Wielu komentujących odebrało debiut pary na profilu aktora jako potwarz i zarzuciło 34-latkowi, że nie ma wstydu. Jeden z użytkowników Instagrama zaryzykował stwierdzenie, że to używki mają zgubny wpływ na aktora, który mając wszystko, postawił całe swoje życie do góry nogami, co w ogólnym rozrachunku niezbyt mu się opłaciło. Widać alkohol i narkotyki już w mózgu poczynili pustki, bo na rozum już nie można u tego pana liczyć, grzmiał internauta. Napisze tak, pana ojciec by się wstydził za pana i w grobie się przewraca, gdy widzi, co pan robi. Miał pan piękna żona, dziecko, czego panu brakowało? Albo inaczej. Co, albo gdzie i jak, było nie tak, że pan takas się stoczył na dno. Aktor sam przyznał w rozmowie z Kuba Wojewódzkim sprzed pół roku, że na jego głosny upadek zlozyło się kilka czynników. W tym przede wszystkim śmierć ojca, Pawła Królikowskiego w 2020 roku. W swojej ripoście celebryta stwierdził, że nikt nie zna kulisów jego życia, dlatego nie ma prawa oceniać aktora przez pryzmat tego, co przeczytał na jego temat w prasie. Antek stwierdził też, że jego życie to materiał na dobra komedię. Albo przynajmniej stand-up, co, znając celebrytę, można odczytać jako swego rodzaju sugestie. Nie wszystko zło to, co się świeci. Nie każdemu psu burek, odparł. Nie odpisuję zazwyczaj na tak chamskie komentarze. Ale może to był właśnie kolejny z moich bledów. Otóż człowieku, nie znasz mojej historii. A gdy ja kiedyś poznasz, to może z tobą pogadam, jak przestaniesz tworzyć tak jadowite i bolesne komentarze. Jeśli nie wiesz, czy się śmiać, czy plakać, to znaczy, że to może być dobra komedia, chyba pomyślę o stand-upie.